ogromnie szanuję to, co robi pani Irena. Już nie ma dzikich plaż. Lubię wspominać plaże, bo też nad morze się jeździło. Z tezą, że już nie ma dzikich plaż, ja się do końca nie zgodzę, ponieważ szczęśliwie istnieją jeszcze poligony wojskowe. To jest klasyk. Kto tego nie zanuci? Niech wszyscy ją śpiewają. Już nie ma dzikich plaż, na których zbierałam bursztyny, gdy z psem do ciebie szłam, a mewy ósemki kreśliły. Pani Irena ma w swoim repertuarze wiele fantastycznych utworów, ale ja mam taki jeden ulubiony. Już nie ma dzikich plaż. Świetna melodia, którą skomponował Ryszard Seremeta. No i fantastyczne, chyba najlepsze słowa, jakie w swoim dorobku ma Krzysztof Logan Tomaszewski. No i ten niesamowity głos pani Ireny Santor. Pewnego dnia zjawili się dwaj mili młodzi panowie, którzy nie mniej, nie więcej, tylko przynieśli mi piosenkę, bo uważali, że ja powinnam ją zaśpiewać. Już nie ma dzikich plaż. Bardzo pięknie, pięknie pomyślałam. Romantycznie. Publiczność oszalała. Wiedziałam, że to jest wielki, wielki przebój. Dla mnie to chyba jest największy przebój Krzysztofa Logana Tomaszewskiego, który ma taką żyłkę do pisania przebojów. Wspaniale, że ten utwór trafił na Irenę Santor, która z tego zrobiła naprawdę wielki, autentyczny przebój. Przebój, który śpiewa cała Polska do dziś, a to już jest wielka sztuka. Już nie ma dziś. Miałem wrażenie, że w oczywisty sposób to jest wspomnienie z lat 60., kiedy ja byłem bardzo małym dzieckiem i z niemałym zdumieniem odkryłem w pewnej chwili deklarację Krzysztofa Logana Tomaszewskiego, autora tekstu, że on pisał tę piosenkę patrząc na fotografię swojej mamy z lat 60., na której to fotografii ta mama pana Krzysztofa Logana Tomaszewskiego w bluzce, w biało-czarne poprzeczne pasy, takie jak była wtedy modna, jest na plaży. Podobno kiedyś Agnieszka Osiecka wpadła na Irenę Santor i powiedziała jej, że to ja powinnam napisać tą piosenkę. Bo to rzeczywiście bardzo, tekst jest bardzo w stylu Agnieszki Osieckiej. Cały czas się kłaniam wszystkim, którzy umieli takie przeboje pisać, obojętnie czy mi się to podobało, czy nie, ale to miało formę i treść. Puste plaże, juraty, zasnęły porze już. Tylko facet zawiany odbiera nosem swój. Szarą płachtę gazety unosi w górę wiatr. Dzisiaj nikt nie odczyta, co nam donosił świat. Z zakłopotaniem dzisiaj muszę wyznać, że kiedy byłem nastolatkiem, Irena Santor była kwintesencją tego, czego się bardzo nie lubiło w muzyce. To była ta muzyka rodziców, nudziarzy, którzy nie doceniali SBB. Już nie ma dzikich plaż, to była piosenka, przy której się złamałem. Kiedy ona się pojawiła w połowie lat 80., mam wrażenie, że ona się ukazała na singlu i ja ten singiel kupiłem. Nieomal rozglądając się konspiracyjnie, czy nikt znajomy nie zobaczy, że ja kupuję Santor. Jestem wielką fanką Ireny Santor. Naprawdę. Odziedziczyłam to po babci. Uważam, że najgorszą informacją, jaka zdarzyła się na naszym rynku muzycznym, było stwierdzenie przez panią Irenę, że przestaje śpiewać, a najlepszą to, że powróciła do śpiewania. Kariera pani Ireny to jest rzecz zasługująca na moim zdaniem najwyższe uznanie z tego powodu, że wiedziała, w którym momencie powiedzieć stop. Wiedziała, w którym momencie wrócić i jak wrócić, z jaką klasą. Ilość duetów, która nagrała, no w zasadzie z panteonem polskiej rozrywki, świadczy o tym, kim dla nas jest. Legenda. Legenda, wielka legenda polskiej piosenki. Siadam w pociąg powrotny, ocieram jedną łzę. Gdzie są samotni, czy tego chcą, czy nie. Patrzę w oczy jesieni, nad morzem stada chmur. Pejzaż moich nadziei umyka mi spod chmur. Zawsze marzyłem o współpracy z takimi artystami jak pani Irena Santor. I kiedy pani Irena zgodziła się na współpracę z firmą Pomaton, przyszedł mi do głowy pomysł zainspirowany płytą Franka Sinatry Duety.
płytę duety oparliśmy wyłącznie repertuar pani Ireny, zapraszając różnych wykonawców. Wtedy zespół Piersi grał dynamicznego rock'n'rolla i był to szok dla wielu osób. Nagrałam tę piosenkę nawet w duecie z panem Kukizem. Może teraz nie wypada o tym mówić, bo to wielki polityk. Paweł zaśpiewał w studio jak połączenie Krzysztofa Krawczyka i Ryszarda Rękowskiego. Byłem troszeczkę zdziwiony i zaskoczony i zapytałem: Paweł, może jednak byś troszeczkę tutaj dał energii? A powiedział: Tomek, to jest pierwsza i być może ostatnia moja szansa, żebym ja mógł coś normalnie zaśpiewać. Proszę pani, nie będę się wygłupiał, bo to jest ważna, ładna piosenka, a ja mam kawałek głosu i przy okazji pokażę, że umiem śpiewać. Paweł zaśpiewał tak fantastycznie, że dorównał wielkiej damie polskiej estrady. Już nie ma dzikich plaż, na których zbierałaś bursztyny, gdy z psem przed siebie szłaś, a mewy ósemki kreśliły, kreśliły. I gwarne kafelki przy molo, nie jedna znikła twarz i wielu przegrało swą młodość, swą młodość. Ja uważam Irenę Santor za wielki, wielki talent artystyczny. Jest to piosenkarka wybitna, której Bozia dała właściwie wszystko, ten cudownie dźwięczny głos, którym do dzisiaj przecież operuje jak chce, a przecież ma swoje lata, bo jest moją rówieśniczką i moją towarzyszką życia. Ona ma taką niespożytą energię i ma w sobie tyle siły, no, że tak naprawdę co roku wydaje płyty teraz. Życzę wszystkim, żeby swoją karierę prowadzili tak jak pani Irena, czyli własnym tempem, ze znakomitym wyczuciem stylu i po prostu z klasą. Już nie ma dzikich plaż.